Cześć Sionko, witajcie, wit witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w 106 odcineczku na serii na Polskiej wsi. A na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, subskrybuje, bo lecimy do. Końca listopada po 1600 subskrypcji, więc zostaw tego suba, albo wyślij ten filmik, filmik koleżankom lub kolegom, żeby jak najwięcej osób zobaczyło co. I wpadajcie na grupę na Discordzie, która sobie podada w opisie i napiszcie hashtag nie a ja wam przypnę serduszko, dlaczego nie pamiętam? No niestety widzowie nie pamiętam co się pozmieniało po ostatnim odcinku, bo o, ostatni odcinek to nagrywałem dawno, dawno temu i tą serię też ogarniałem dawno, dawno temu, czyli prawie dwa tygodnie, więc no, prawie dwa tygodnie tutaj nie wchodziłem na save'a, ale mniejsza o to, co, co będziemy w tym odcinku robić i dla, i co, na samym początku, widzowie, sobie bierzemy tego ursus, Ursusika, odpalamy go, odpalamy, odpalił, widzowie, nasz Ursusik, nasz, widzowie, Ursusik, tak, tak szczerze widzowie, to się, no, e, odpalamy i co będziemy w tym odcinku robić? Oczywiście będziemy robić akcję gnojowice, tak. Akcje gnojowice będziemy robić, ale to widzowie, to na łące, po prostu będziemy robić na łąkach tą akcję gnojowice, żeby rozwieść, ale to potem pogadamy o tym, co. E, tutaj oczywiście mamy tą beczkę, w, ty w tym sezonie oczywiście... Robimy to Ursusem, a nie Fendem, bo jak wiecie sami, to no to Fendem robiliśmy, ale to widzowie to. Teraz zrobimy Ursusikiem, tak w ogóle, bo. O matko boska. No, e, trochę tak średnio, dobra. Tego oczywiście nie widzieliście, jak wałek przenika, więc mniejsze mniej o to, co. Tutaj, jak widzicie, kombaj, który za niedługo będzie zabrany, więc no. My... Niedługo ten kombaj widzowie mi zabierał z testów tak samo jak tą prasę, bo już minął czas e, na testów tak w ogóle, ale czekajcie widzowie, bo ja tutaj muszę coś zobaczyć. Tu ile mamy gnojóweczki, tak ogólnie. Tu mamy gnojówki 60 tysięcy litrów. To widzę... Dobra, już się oczywiście napełniło i jedziemy oczywiście na naszą łoneczkę, co? co? ty oczywiście widzę jedziemy na naszą woneczkę tam e, Nic nie jedzie. Nie. Omyślałem widzę, że ruch wyłączyłem, ale to... E, tak mi się zdawało, no bo tam zobaczyłem samochód się jedzie, ale to... Mniejsze to. co? Jak widzicie widzę piękny zestaw. Czy to nie jest piękny zestaw, patrzcie. Piękny zestawik, ten Ursusik z tą beczką, no no... no, no, no normalny... No normalnie widzę się zakochałem w tym zestawie, nie, nie wiem jak Wy, ale ocencie ten zestaw w komentarzu. Od 1 do 10, tak widzę napiszcie 10 na 10, 8 na 10, jak Wy oceniacie, ja oczywiście oceniam ten zestaw 9 na 10, bo brakuje takich to przez ten wałek widzę. Patrzcie jak ten wałek przenika, ale to mniejsze o tom. No ale co? To oczywiście tutaj będziemy jechać tutaj. Tutaj widzę sobie. Skręcimy to. Bo tutaj nie ma co. Dobra. Tutaj tak. I co? I od której strony my tutaj zaczniemy? Taka propo. Chyba. Dobra. Wiem już od której strony. Ale ta beczka widzę sobie tak szczerze. No to nie wiem na jaką szerokość rozlewa. Ale to zaraz zobaczymy. Mm, ha Ta beczka na taką wielką szerokość rozlewa nam. Więc dobra. Tu. To oczywiście tak sobie będziemy jechać i sobie włączy... włączymy i sobie widzowie jedziemy. Czy, czy rozlewa do końca? Rozlewa, dobra. Ale to beczka tak w ogóle ma wielki rozrzut. Ile ona ma tak w ogóle metrów? Potem sobie sprawdzimy ile ta beczka ma metrów. No bo trochę mnie zaciekawiło. Patrzcie widzowie jak, jaki ona ma rozrzut. Czy ona nie ma wielkiego rozrzutu? Ma oczywiście wielki rozrzut, ale co? Tutaj oczywiście sobie wykręcamy i nie będziemy tutaj robić. I tutaj sobie jak tutaj by zajechać tak szczerze, bo nie wiem tak w ogóle, dobra, chyba tak sobie zajedziemy, mam nadzieję, że złapie to, ale to może, z... o, no i dobra, rozlewamy gnojowice, patrzcie, widzowie ile pola nam ubyło już, tutaj o, aha, to nie to dobra, sklaw to to, o, patrzcie Patrzcie, ile nam pole ogólnie. już już było, prawie zrobiliśmy. Ciekawe, czy całą beczką zrobimy całe pole. Nie, ciekawie, ale chyba nie. E, jeśli oglądacie do tego momentu, no to no, napiszcie, czy zrobimy całe pole jedną beczką, to czy nie. Bo też jestem e, waszych propozycji ciekawy, co. Oczywiście widzowie ja też. Dziękuję za 1500 subskrypcji na moim kanale, bo jak ja to. Nagrywam, no to jest 1000, no prawie 1000. No, to, no jak ja to nagrywam, no to już jest 1500 subskrypcji, zapewne, więc Wam za to dziękuję, bo no i jeszcze 500 subskrypcji widzę i będziemy mieli te moje upragnione 2000. No sobie widzę mieć te 2000, no to trochę jest czasu, ale mam nadzieję, że szybciej wbijemy niż drugie 1000, niż pierwsze 1000, bo. Te 1000 subskrypcji widzę wbijaliśmy ponad rok. Rok i, jed... rok i miesiąc, a ciekawe ile wbijemy drugie 1000 subskrypcji, czyli ile będziemy mieli dwa... Czyli, za je... czyli w ile miesięcy będziemy mieli te 2000, ale to się jeszcze zobaczy, bo no więc widzowie subskrybujcie, lajkujcie, więc no. Aha, beczka się oczywiście już skończyła, więc no, I jednak widzowie to na jednej becce, beczce becce nie zrobiliśmy ten pola te łąki, więc tutaj obstawiam, że jeszcze pójdą dwie beczki, jedna beczka cała i druga beczka taka niecała, ale to zobaczymy co. Oczywiście widzowie, jedziemy trochę się w tym odcinku najeździmy, ale to musi być oczywiście taki odcinek, bo e, zawsze są odcinki, gdzie robię coś na polu, a tak jak a w tym odcinku se będę oczywiście jeździł, tak? No, A co? A tutaj, oczywiście, widzę. Patrzcie, jakie tutaj ładne mamy. Tutaj mamy, widzę. Patrzcie, jakie tutaj ten oborniczek mamy. Tutaj na naszym polu tutaj chyba będzie, widzę. Rzapa szane, ale to bym musiał zobaczyć na zeszyt, którego oczywiście nie mam na biurku. Ale to wam powiem w kolejnym odcinku. A co? Tutaj, oczywiście, wjeżdżamy na nasze. Zaraz wjeżdżamy na nasze przepiękne gospodarstwo. W ogóle to jest widzowie, to gospodarstwo jest przepiękne. Mi się to gospodarstwo tak podoba. Rozwija się nasze gospodarstwo i to bardzo dobrze, bo ja jestem zadowolony, wam powiem. Co oczywiście 56, tutaj znowu wchodzimy. Tutaj mamy 50, dobra, napełniło się, czy my tutaj wykręcimy ogólnie. Chyba tak z tego się co patrzę, ale mogę się... Nie, chyba się wykręcimy, dobra, ale, dobra, wyjedziemy tak sobie ten, aha, dobra, uderzyliśmy tego, oczywiście, nie widzieliście, oczywiście, tutaj, więc tutaj też I wyjeżdżamy, nic nie jedzie, nic nie jedzie, tak jak zawsze, widzę tutaj, nie, dobra, tak sobie tutaj wykręcimy na naszym ten, te, po krzakach sobie, bo i tak to jest nasz teren i tak... Ale oczywiście widzę, samochodów mało jedzie. Czekajcie, oczywiście, zresetuję te samochody, bo włączę i włączę te samochody. Może będzie więcej ich jechało, a nie tak jak teraz, mało ich jedzie. Ale to nie wiem, może się coś zbugowało na którejś części mapy. Czyli jest taki, widzę, jak ktoś nie wie. Jak się zbugowało, czyli jest wszystkie... Co, wszystkie praktycznie samochody są w jednym miejscu. Bapy, proszę, e, mógłby być na przykład wypadek na części, więc tak. No. Ale co? Oczywiście sobie jedziemy. Tutaj. E, od której tu strony robić? Dobra, sobie tutaj już tędy sobie wiedziemy, bo to jest tylko łąka, a nie pole tutaj sobie dobra, tutaj sobie widzę tak wiedziemy tutaj, ale widzę to wam powiem, że w końcu e, czekałem na taką akcję gno, gnojóweczkę wam powiem, bo dawno takiej akcji nie było na moim kanale, bo chyba ostatnia nasza gnojówka, no to z tego co pamiętam, no to była przy pokukurydzy, ale napiszcie mi w komentarzu czy, to, czy dobrze pamiętam, czy nie. Chyba dobrze widzę pamiętam, bo bo to, bo na wiosnę chyba nie robiliśmy nic z tą beczką, ale mogę się mylić oczywiście, bo ten... Ale chyba dobrze widzę, pamiętam, bo ten. A w sumie to nie wiem widzowie tak naprawdę. Ech, chyba po kurydzy robiliśmy ostatnią akcję Kiszonka, ale to mniejsza o to, co? Ale ważne, że jest akcja Kiszonka, co? Ursu, ursusik jest. Piękny widzowie ten Ursusik, niby go widzowie kupiliśmy od GareMotion, ale to widzowie to... Mia miałem go tak naprawdę widzowie kupić i go sprzedać widzowie od razu po trochę droższej co nie wiadomo, trochę ponaprawiać, oprawiać tego Ursusika silnikowo, ale to widzowie to się naprawił tego Ursusa w zimę i zobaczymy czy na wiosnę go będziemy sprzedawać czy nie, bo to się jeszcze okaże, bo... Mia miałem taki plan, żeby go sprzedać, ale czy go sprzedam, no to zobaczymy, bo ten, ten Ursusik, widzę, ma, tak naprawdę, to jest prawie nasz największy ciągnik, bo naszym największym ciągnikiem, no to jest Zetor, potem ten Ursus, bo ten Ursus ma 155 koni, więc on trochę mocy ma, nie powiem, że nie. E, tam, aha, dobra, dobra, tutaj widzę, chyba pójdzie niecała pół beczki, tutaj... Tutaj zostało mi tam mijaczek, i tam więc trochę nam pójdzie. A sobie pojedziemy tędy. W końcu inną drogą sobie, sobie pojedziemy, czyli polną. No w sumie nie inną drogą, bo wy tą drogę widzieliście. Ale tą drogą jest chyba szybciej, mi się tak wydaje. Na nasze gospodarstwo tutaj wyjedziemy z tyłem, widzowie, żeby nie, nie było. Że cały czas z przednim gwiazdkiem, i nie będziemy oczywiście od razu tyłować ty, tylko sobie. Wjedziemy tyłem i wyjedziemy przodem gospodarstwa, więc tak będzie oczywiście najlepiej. E, co? Tutaj oczywiście sobie jedziemy na gospodarstwo sobie. Tutaj, tutaj patrz, tutaj widzę, że ktoś pole sobie zaorał. Tutaj widzę, że ktoś oczywiście widzę pole, co jest zaorał, ale... Kiedyś na pewno widzę, że to pole będzie moje, ale to na pewno kiedyś, albo może za sezon, albo nie. Chyba za sezon nie będzie tego pola mojego na pewno, bo nie chciałbym, widzowie, mieć samych pól na przy gospodarstwie. Tutaj, widzowie, ta łąka jak na razie mi starczy, wolę się pomęczyć, a potem se, se rozwinę to. No. Co, oczywiście, tutaj będziemy, widzowie, jechać teraz. Ej! Gdzie mój ur Urs fenjor? Widzowie, gdzie mój fenjor ogólnie? Tutaj widzę, że stał mój Fenjor ogólnie, tylko Kejsika Fend, fend widzę, że ten stał, 125 koni, gdzie mój Fenjor? Czy ja go wstawiłem do stodoły? Nie ma go. Nie ma Fenda w stodole, gdzie mój Fenjor? Puk, tu jest, tu, tu, tutaj nie ma, tu są przyczepy. Tutaj nie ma go, tutaj nie ma. Tu też nie ma, ty, a może ja go, ten, do garażu wstawiłem, jak byłem po... Ten nie ma tu, dobra, tu zamykamy. Tu jest kubota kradziona, ale to mniejsza to. Tu Bizon stoi. Gdzie mój Fendżor ogólnie, widzowie? Gdzie mój Fendżor? Zaraz zobaczymy w stadale, czy nie ma tego Fenda, ale to. Mogę się mylić, widzowie. Czekajcie, napełnimy to. I tutaj zobaczymy, odjedziemy tym Władkiem. Na chwilę, Władź, tutaj jest Władź, widzę, Na, najlepszy traktor. Oczywiście, ale to widzowie jestem trochę zdenerwowany, no bo nie ma naszego fędziora. Gdzie jest mój fędzior? Fędzior mój zniknął, ja cię kręcę. Nie, moje ręce, widzowie, tutaj otwieramy. Nie, no tu jest siećkarnia, nie ma fenda. Gdzie mój fędzior? Nie, widzowie, dzwonię po policję. Dzwonię po policję, nie ma, nie ma bata, w w... Kole... Musimy, Widzowie, zadzwonić po policję. Niestety, Widzowie, ktoś ukradł nam Fenda, ale to zaraz pogadamy o tym, Jaki Widzowie, ja jestem teraz zdenerwowany, żeby ktoś ukradł Fenda w środku dnia. Nie no, jeszcze wypadek mieliśmy, ja Cię kręcę, Widzowie, taki jestem zdenerwowany, że ktoś ukradł nam Fenda i ja oczywiście podejrzewam kto, bo mógł być zawsze ten go bo pewnie ukradł widzę, ten gościu, któremu ukradliśmy w sumie nam ukradł pierwszy, ten pierwszy nam belki z pola a my potem ukradliśmy mu kubotę i pszczepę do belek więc może się mści za to, że ten i ukradł nam tego fenda ale to nie wiadomo, bo na... E, go nie przyłapałem ten na gorącym uczynku bo ktoś musiał go w dzień ukradć czy ukraść, ale rano ktoś widzę, musiał ukradć ukraść tego fenda, bo jak my widzowie jechaliśmy to po tą beczkę, no to nie było już tego fenda, ale ale ja widzowie, ten fend może być już rozebrany tak naprawdę na części, ja cię kręcę mam nadzieję, że znajdziemy tego fenda, bo ten fend był najlepszym naszym praktycznie ciągnikiem i naszym największym, naszym pierwszym, którego kupiliśmy ten, bo y, naszym pierwszym, którego kupiliśmy jako nowego tego fenda, więc widzowie Szkoda tego fenda, nie powiem, że nie. Ale mam nadzieję, widzę, że znajdziemy tego fenda. Wy, możecie pisać w komentarzu, kto mógł ukraść tego fenda. Bo na tej serii, widzę, trochę mamy wrogów. Bo no, niby sto 106 odcinek, a tak naprawdę wrogów mamy na tej serii. Ale to mniejsza o to, co eee, rozlane tutaj jest, rozlane tutaj. Oczywiście są dwa pola w jedno połączone. No jak ktoś pytał to łąka ale to niestety jest tak tutaj mamy coś takiego Tu trzeba widzę dojechać tam do końca Dobra gnojowica jest i lecimy widzowie z gnojówką więc co, widzę Niestety pęczek widzowie jest ukradziany To jest widzę takie ten co widzowie, ja, ja już nie będę zjeżdżał na odcinku z tą beczką. Co widzimy się widzowie, już w kolejnym odcinku u mnie na kanale, już za dwa dni. Co na razie, cześć!